Dzień dobry, wieczór, bardzo. Przywitałem się tak, bo nie wiem, o której to oglądacie, a jak już oglądacie, to zapraszam do następnego odcinka Flachy, który jest już jubileuszowym 10. odcinkiem. I mam nadzieję, że będzie on lepszy niż moja ostatnia pasta o Szaranowiczu i będzie tak dobry, że spokojnie pójdziecie sobie na kebaba do Przemysława Kebabiarza. Na początku odpowiem na jeden zarzut. Piszecie, że mam coś nierówno pod sufitem, bo twierdzę, że Polacy mają szansę na Mistrzostwo Olimpijskie. Pamiętajmy o jednym, że może na skoczni mamucie nie damy rady Norwegom, ale na dużej skoczni te szanse się już wyrównują. Szczerze mówiąc, Kamil Stoch nie musi już wygrywać indywidualnego złota olimpijskiego. Te już w swojej kolekcji ma i to podwójne, a medal zdobyty drużynowo to jedyny medal, którego Kamil w swojej kolekcji jeszcze nie ma, więc przynajmniej o ten medal nasze rakiety powinny powalczyć i ten medal powinien być dla naszych skoczków priorytetem. Zrozumiano? Kurde, nie patrzyłem. Zresztą. Wiem, typie, przykładałem dąba poziomice. Dzisiaj trochę bardziej taki spokojniejszy odcinek, opowiem w nim o żonie Kamila Stocha, która zrobiła mu zdjęcie telefonem, o Małgorzacie Kożuchowskiej, która walczy o miejsce na igrzyskach. Czekaj, to nie jest pudelek. Dobra, dzisiejsze tematy to najlepsze mistrzostwa świata w lotach polskich skoczków, szukanie dziury w całym, czyli jak Heinz Kutin szuka skandalu, o kolejnych powołaniach na olimpiadę, o ekipie, która wystartuje w tegorocznych mistrzostwach świata juniorów oraz o pomyśle na nowy turniej. Zapraszam serdecznie. Teraz pora na wasze pytania prosto z komentarzy z YouTube'a i z Facebooka. Kto jest twoim ulubionym skoczkiem? No i szczerze mówiąc, ja nie mam takiego jednego swojego ulubionego skoczka. Oczywiście poza Polakami kibicowałem też Andreasowi Goldbergerowi, jak skakał. Jak Kofler nie walczył z chorobą, to jemu też kibicowałem. Jak Aman walczył o to, żeby wrócić na tron i zdobyć kolejny medal olimpijski, to jemu również kibicowałem. Na początku kibicowałem też bardzo Morgensternowi, Schlierenzauerowi, Leutzlowi, no i Martinowi Kochowi. Jakie jest twoje zdanie na temat pełnienia funkcji dyrektora do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim przez Adama Małysza? Jak według ciebie spisuje się w tej roli? Adam Małysz bardzo dobrze spisywał się w tej roli do momentu, w którym na łamach swojego oficjalnego Facebooka nie skrytykował Dominika Kastelika, bo w tym momencie wszystko zaczęło mu się sypać. Zresztą wszystko, co się działo w tym czasie, macie opisane we wcześniejszych odcinkach. Na pewno sprawa z Jankiem Ziobro i na pewno sprawa z Krzysztofem Leją go obciążają. I moim zdaniem, jeżeli to wszystko uda mu się jakoś bardzo ładnie i bardzo konsekwentnie naprawić, to wszystko już wróci na dobre tory i moje zdanie o Adamie Małyszu w tej roli również wróci na dobre tory. Kogo uważasz za najbardziej straconego polskiego skoczka? Takich skoczków, szczerze mówiąc, jest dwóch. Jest to Klemens Murańka i jest to Mateusz Rutkowski. A dlaczego? Sami dobrze wiecie. Kiedy następny odcinek? 31 lutego 2178 roku. Mam nadzieję, że dożyjesz i zostawisz tam komentarz oraz łapkę w górę. Czy Niemcy zdobędą jakikolwiek medal na olimpiadzie? O drużynówce mogą na pewno zapomnieć. Jeżeli Richard Freitag utrzyma tą formę, którą obecnie prezentuje, to na pewno na podium wskoczy. Drugie pytanie. Czy Janne Ahonen będzie blisko czołówki? Szczerze mówiąc, już nie. To już nie jest ten czas. On już nie ma 20 lat, on już ma 40 lat. Nie każdy jest takim predatorem skoków narciarskich jak Noriaki Kasai. Kto jest twoim zdaniem faworytem na zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, na dużej i na średniej skoczni? Szczerze powiem, że liczę na niespodziankę, jaką był na przykład Simon Amman w Salt Lake City, ale jakby tak patrzeć teraz z perspektywy ostatnich konkursów, to na pewno Stoch, Freitag i może jakiś Norweg, nie wiem, ewentualnie Kraft. Na normalnej skoczni może też dobrze się zaprezentować. Maciek Kot przecież w zeszłym roku wygrał tam konkurs. Jakie będzie podium na Igrzyskach Olimpijskich w drużynówce i dlaczego na tym podium nie będzie Niemców? Dlaczego nie będzie Niemców? Niemców nie będzie dlatego, ponieważ nie mają czwartego skoczka, który nie odstawałby tak daleko poziomem, jak odstaje teraz chociażby Stefan Laje i Karl Geiger od reszty. Czytaj Andreas Wellinger, czytaj Richard Freitag, czytaj Markus Eisenbichler, który też ostatnio troszkę zniżył z formą. A jakie będzie podium? Norwegia, Polska, Słowenia. Konfiguracja dowolna, ja będę się cieszył z każdego medalu. I am the one, the way you're
Jeżeli jest jakaś impreza, z której polski skoczek przywozi medal, to jest to impreza udana. Jeżeli natomiast polscy skoczkowie przywożą z tej imprezy dwa medale, to jest to impreza niezwykle udana i taka, która może do rodzimej historii przejść. Od 8 lat polski skoczek przywozi przynajmniej jeden medal z imprezy docelowej danego sezonu. I nie licząc Mistrzostw Świata od Planicy do Kulm. Z każdych Mistrzostw Świata, poczynając od Oslo i Igrzysk Olimpijskich, poczynając od Vancouver, polski skoczek przywozi przynajmniej jeden medal. I niech ktoś mi powie, że nie jesteśmy potęgą w skokach. Wiem, że przyszłość nie rysuje się za bardzo różowo, ale póki co dajcie mi się trochę pocieszyć. Od czasów brązu Piotra Fijasa jakoś tak nie szło nam na lotniczym czempionacie. Najbliżej medalu był Adam Małysz w Planicy w 2010 roku. A później zamienić w małego, wielkiego człowieka, rozpiętego między nadzieją zwycięstwa naszymi marzeniami, leć bez końca, bez prawa ciążenia. No i co? Gdzie zajął czwarte miejsce, tak jak i drużyna, która również na tym samym czempionacie zajęła czwarte miejsce. Blisko medalu był też Stoch, któremu w Harachowie do medalu zabrakło niecałe 12 punktów. 39 lat czekania na upragniony medal opłaciło się z nawiązką. Kamil Stoch po pasjonującej walce z Danielem Andretande oraz Richardem Freitagiem zdobył srebrny medal, przez co do swojej bogatej kolekcji trofeów dołączył krążek, którego jeszcze mu brakowało. W niedzielę nasi spieli poślady i nawet skaczący gorzej od Stocha i kubackiego Hula i Żyła wspięli się na wyżyny swojej dotychczasowej formy i mogliśmy się cieszyć z brązowego krążka. Przegrali tylko z rewelacyjnie dysponowaną kadrą betonowego Gorana oraz rakietami Sztekla, które skakały praktycznie w swojej lidze i były nie do dogonienia. In minus słabe występy reprezentacji Niemiec i Austrii. Widać, że Werner Schuster ma poważny problem ze skompletowaniem czwórki na Pyeongchang. Wang skacze 49 poziomów niżej niż 4 lata temu. Z Marinusem Krausem wygrałby dzisiaj nawet Marcin Bachleda. Severin Freund leczy kolejną kontuzję, a sam Wellinger nie wygra przecież konkursu drużynowego. Austriacka kadra nie ma już w swoim składzie indywidualnych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, zdobywców turnieju czterech skoczni, zdobywców Pucharów Świata oraz zdobywców reszty medali na wszystkich imprezach docelowych. Sam Kraft niewiele zdziała, a to tylko i wyłącznie dobra wiadomość dla nas. Mimo tego, że same mistrzostwa były emocjonujące, to lekki niesmak pozostał i tu kieruje ogromny disclaimer w stronę Hofera, który w drugiej serii źle dobrał belki startowe, przez co Aman, Damian i Kasai nie mieli szans na dobry wynik. Mam tylko nadzieję, że takiej amatorki nie będzie już na igrzyskach. Jak mówiłem wcześniej, latanie w Oberstdorfie Austriakom nie wyszło, przez co Kutinowi się oberwało. Jak stwierdził Szaranowicz, podczas jednego z konkursów turnieju czterech skoczni, były trener Polaków póki co zbierał okruchy z pańskiego stołu. Po konkursie troszeczkę striggerował i stwierdził, że w Schlierenzauerze i spółce nie ma już boli walki. Odniósł się też do norweskich kombinezonów. Stwierdził, że posiadają oni jakieś specjalne stroje, które są szyte z ich własnych materiałów, przez co latają daleko. Wywołani do tablicy Wikingowie nie zaprzeczają, że posiadają coś nowego, lecz dodają, że długi czas zajęło im przygotowanie takiego sprzętu, który pozwoli im spokojnie prześcignąć czołówkę. Kiedyś Łukasz Kruczek stwierdził, że sprzęt za skoczka nie skoczy, a Małysz dodał, że ich dobre wyniki to przede wszystkim zasługa zaciętej rywalizacji i ogromnej ilości skoczków, którzy rywalizują ze sobą o powołanie do kadry narodowej. Pochwalił również Aleksandra Sztekla, stwierdził, że to człowiek, który zna się na swojej robocie, bo kiedyś był asystentem Kojonkowskiego, więc miał się od kogo uczyć. Jak mówi staro-uzbekistańskie przysłowie, tonący brzytwy się chwyta. Heinz Kutin, próbując odciągnąć krytykę od swoich skoczków, na siłę szuka dram i dziury w całym. Jeśli nie stanie się cud, to o obronie srebra z Soczi Austriacy mogą zapomnieć. Kolejne ekipy odkryły karty, Rosjanie oraz Finowie. Finowie mają przydzielone na Pyeongchang po 5 miejsc na skoczków, zaś Szwajcarzy i Amerykanie po 4. Już dziś wiadomo, że zborna, która ma startować pod flagą olimpijską do Korei, wyśle tylko 4 skoczków, a Szwajcarzy tylko 2. Na tym skorzysta Estoński Związek Narciarski, który na igrzyska wyśle również 2 reprezentantów. Hamburgery oraz ekipa Ahonena nie próżnują i korzystają z pełnych miejsc przydzielonych przez FIS i MKOL. Ekipy zza oceanu reprezentować ma Michael Glazer, Kevin Bickner, William Rhodes oraz Casey Larson. Finowie postawili na ekipę, która próbowała coś ugrać w 30 Pucharu Świata, czyli Antti Aalto, Eetu Nousiainen, Andreas Alamomo oraz Janne Ahonen. Nie obsadzono jeszcze 5. miejsca, o nie bić się mają Ville Ranto
oraz Jarko Metę. Dalej nie poznaliśmy jeszcze kadry Słowenii. Ta ma zostać podana na dniach, czyli po konkursach w Zakopanem. W tym roku Mistrzostwa Świata Juniorów mają odbyć się w Szwajcarii. W Kandersztag wystąpią Tomek Pilch, Bartek Czysz, Kacper Juroszek, Damian Skupień oraz Paweł Wąsek. W Szwajcarii wystąpić mają również panie, czyli jest szansa na konkurs mixlów. Program imprezy obejmuje 5 konkursów: indywidualne mężczyzn i kobiet, drużynowe mężczyzn i kobiet oraz konkurs drużyn mieszanych. Rumuńskie media podały informację, jakoby miał powstać turniej trzech skoczni, który miałby kończyć rywalizację letni Grand Prix. Miałby on obejmować 2 dni zawodów w rumuńskim Rasnowie oraz po jednym konkursie w austriackim Hintzenbach oraz niemieckim Klingenthal. Wszystko miałoby się odbywać jak w Pucharze Świata. Cała impreza całkowicie przekreśla powrót Liberca do kalendarza letni Grand Prix. Byłoby to ciekawe urozmaicenie dla kalendarza i być może narodziny nowego, prestiżowego turnieju, który nie byłby olewany przez skoczków. Mam jednak nadzieję, że wszystko dałoby się ułożyć tak, że i odbędzie się wspomniany turniej i do kalendarza wróci Liberec. Dzięki serdeczne za oglądanie, to był już jubileuszowy 10. odcinek Flachy. Mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i pomóżcie nam dobić te 1000 subskrypcji. Ostatnio zauważyłem w Analyticsie, że 93% osób, które ogląda nasze filmiki, nie mają właśnie aktywnej subskrypcji, także kliknijcie w ten czerwony przycisk. Wam to, dla Was to są tylko 2 kliknięcia, a nam daje to motywację do następnej pracy, także była to Flacha numer 10. Życzę Wam spokojnego weekendu i udanych zawodów w Zakopanem. Na razie, cześć.